Hej ekipa, witam was w Staniu, witam was ponownie w Reus 2. Mieliśmy rewolucję żywieniową, teraz mamy tą właściwą rewolucję, jak widzicie. I pora tutaj podjąć kolejne kroki, żeby to dalej się rozwijało, bo przypominam, bijemy na 3 gwiazdki. Naszym celem jest obecnie, żeby nasza myśliwa miała mnóstwo żywności. Ma mieć co najmniej 30 populacji, czyli 5 punktów jej brakuje, żeby to wszystko ładnie się rozwinęło. Zadbajmy w takim razie o te 5 punktów, które faktycznie ona potrzebuje, żeby to ma do zakończenia naszej rozgrywki. Mamy 38 eonów, ewentualnie zawsze mogę dokupić eony, więc mamy zapas na wszelki wypadek i populacji i bogactwa. Natomiast słuchajcie, teraz trzeba by zagrać faktycznie tak, żeby tutaj fajnie było. Oni są zainteresowani co najlepsze rozszerzeniem granic, mogliby to rozszerzyć w tym kierunku, ale chciałbym, żeby oni finalnie poszli bardziej w tą głębinę, więc może tutaj zadziałamy. I tutaj mamy kelp, tak? Ale kelp w tym momencie nic nie działa, czyli kelp działa z tym, więc tutaj w sumie mam bedrock, ładnie działa, a my chcemy ich tutaj skusić, żeby poszli w tym kierunku. Czyli jeżeli ja tutaj rzucę boosta, na przykład któregoś z naszych tutaj lokalnych, to może zabustuje żywność, plus 20 żywności za każde zwierzątko w granicach, no to byłoby super. Za każde plus 20 żywności, a jest ewentualnie wartość procentowa, czy może tutaj 8% za każdą roślinę w granicach, tu gorzej. To jest za każde maksymalnie 6. No to nie, wydaje mi się, że ten drugi poziom można byłoby tu zrobić, bo wtedy fajnie byłoby weszło z tego. I to bym rzucił naszego Predateura, który faktycznie tutaj wygeneruje, bo go bogactwa na tutaj raczej nie wygeneruje. Dobra, słuchajcie, rzucam to. Chyba że jeszcze mamy inne, bo mamy jeszcze te ładunki. Zastanawiam się, czy na przykład ładunku nie załatwić sobie takiego. Spróbujmy, co to zrobi. Taki bonus, słuchajcie, tutaj mamy 12 żywności za każde podłączone zwierzątko lub rybę. Tutaj mamy 25 bogactwa. Żabka, no, takie se. Słuchajcie, no to chyba jednak nic to nie zmienia. Rzućmy tutaj, proszę bardzo. Niech przyjdą, niech nakarmią. Zobaczymy, jak to się przeliczy, ile tutaj tak naprawdę tego żywności wygenerujemy. Mam nadzieję, że troszkę tego wskoczy. Poczekajcie, ale to dobre wybrałem. I jeszcze raz, żeby się upewnić. Za każde z unikatowe zwierzątko, dobra. Chyba tak, distinct to chyba jest takie unikatowe, można tak to traktować. W każdym razie budujemy, dodajemy i zobaczymy, jak tutaj nam wygeneruje, ile z tego nam wskoczy. O, powiem wam, 60 wskoczyło. Ładnie. Ładnie, 3 na 6. Czyli można byłoby to jeszcze bardziej urozmaicić, ale nie wiem, czy to nie wystarczy, zobaczmy. No jest tego dużo, ale mogło być więcej. Moglibyśmy oczywiście zachęcić, 26, no to jeszcze fajniej. Ale jak widzicie, nie chcą jakoś specjalnie w tym kierunku iść. Niby jest bonus. Na razie jeszcze ten bonus się wyrównuje, ale jakby tak rozszerzyli odrobinę, czymś to rzucić. Tylko boję się, że jak tutaj coś rzucę, to nam zniknie bonus z tych 9. Tego się obawiam. Zawsze mogę spróbować jakieś akcje zrobić, na przykład rzucić predatora, to jest rybki, a my chcemy tylko rybki zbią. Tutaj mamy bogactwo, albo tajemnicę rzucić. Can only be present in the deep, czyli głębokość. Faktycznie tutaj mamy, słuchajcie, i to byśmy tutaj wrzucili. Bioróżnorodność byśmy dodali. Na przykład tutaj. A, to musi być bonus drugi. To jesteśmy, mamy to możliwość, słuchajcie, zrobienia bonusu drugiego, ale nie, tutaj mamy pole. Tylko właśnie, jak ja to wrzucę od razu, to oni będą chcieli poszerzyć granic. A upgrade'ujmy, słuchajcie. Wróć, nie ty. Nie, dobrze, dla zwierzątek. Ma być dla zwierzątek, bo ma być to coś. Dobrze, czyli mamy to. Powiększ to, mamy ładunku aż 3, więc mamy z czym pracować. Super. Proszę bardzo. Oczywiście teraz nam roślinki znikną, ja rozumiem, spokojnie. Ale teraz zrobimy bonus taki, żeby tutaj wbiła ta nasza super roślinka, super zwierzątko. I podepniemy tutaj. Czy ty dostajesz bonus za połączenie? Chyba nie. Okej, okay. Tutaj coś się przeliczyło? Tutaj się przeliczyło. Jest 9, 6 na 8, ale widzę bogactwo wskoczyło. Jeszcze ile żywności? No to chyba to mamy.
chyba to zadanie mamy i nawet bogactwo nam skokuje. No, dobrze, bo nas też będzie interesować finalnie prosperity, czyli rozwój ogólnie, całe bogactwo, czyli to bogactwo, co prosperity, czyli rozwinięcie. 29 poważnie. No to jak ten wy teraz z nim wyjdziecie, to ja się zdziwię. No wiecie co, fajnie tu wskoczyło, wszystko sympatycznie, ale jak widzicie, jeszcze ich nie przekonałem. Kurczę, serio? 25 bogactwa w tym. No jakbym tutaj 6 do 8, jakby dać jeszcze jedną rybkę tego typu. Tu też jest dwójka. Zainteresować ich tym. Aha, tu potrzeba nam 4, a my nie mamy 4. A właśnie, i to mnie boli. To rzućmy tego kelpa, żeby i z bedrockiem. No i może z tego coś ekstra tam wskoczy. Zobaczymy. Może teraz ich przekonam. Bioróżnorodność tam wskoczyła. No, teraz się ruszyli. Teraz się wyruszyli. No, myślałby kto. Ale pytanie, czy nam nie spadło tutaj? Nie, nadal generujemy nawet sporo, tylko brakuje nam tutaj faktycznie tych zwierzątek. No ruchy tam, kurczę. Board expanded, no w końcu. Dobrze, mimo wszystko i z tego jeszcze dostaniemy, a nie, Fishing Hut nie dostaniemy, ale Revolution Quarters, Fishing Fleet. Z tego byśmy dostali, bo byśmy jeszcze dostali bonus za rybki. Dobra, słuchajcie, no to musimy zobaczyć to, czy faktycznie... Jeju, ale oni powoli płyną. No bez żartów, ale naprawdę mega powoli. Nam powinno wskoczyć dużo jedzenia z tego bonusu, no właśnie. Tak, tak, dużo. Bardzo dużo. I bardzo dużo. Bardzo dużo. No to chyba mamy 30 zarobione. I teraz 170 punktów prosperity. Ale sądzę, że na razie nabijamy. Poczekamy, ile finalnie nam wbiją. No tutaj żywności. Cała masa. 33. No ładnie nam wskoczyło, słuchajcie. Mamy to zrobione. 164 mamy finalnie obliczone. Już Border Expander wrócili. Więc została nam tylko pani piratka. The Jungle City musimy tutaj rozwinąć, żeby to ładnie się to wszystko rozwijało. A właśnie, bo tutaj bonus piraty z tego rekina wszedł prawdopodobnie. Miałem mówić za to, a nie, dobrze, 80, skoczyło za każde. No to super. To teraz tak, tu musimy cisnąć na bogactwo. Więc sądzę, że możemy pójść albo w wodę. Czyli Rainforest nam zostaje. I tutaj musimy się skupić w 100% na bogactwie. Czyli mamy hematyt. Jeżeli są co najmniej 3 ptaki, to będziemy 70, jak są 4 ptaki w biomie, to będzie 120, fajnie. I medical beautyka, czyli tutaj dodatkowo jakaś nauka. Tutaj mamy naukę typowo i tutaj mamy for each distinct, każde drzewo podłączone, dostajemy 30 bogactwa. Spoko, tutaj dostajemy za każdą naukę, to w ogóle nie mamy. Tutaj mamy po prostu roślinki, tutaj mamy żywność, fajnie, ale na żywność nie chcemy bazować. Tutaj dają nam naukę, no to wydaje się, że hamatyt najlepiej nam skoczy. Bo papuszkę też już mamy, to robimy pod hematyt. Bogactwo, bogactwo, jeszcze raz bogactwo. Mamy wszystko, chyba przygotowane, no jeszcze mamy te bonusy, boosty, tak? Już o tym pamiętamy. Więc zobaczmy roślinki, może nam skoczyć. To nie, tutaj mapka ma być. For each distinct adjunct tribioticum. Za każde drzewo podłączone. Słuchajcie, ciekawe. Za każde drzewo podłączone dostajemy 30. A tutaj dostajemy, jeżeli chociaż jedno jest podłączone. Biotyk. Tutaj ile nam to kosztuje? Bo nie widzę. Nie ma chyba kosztu. Super. Czyli jeżeli byśmy postawili... Kurczę, wiecie co? No bardzo nie mamy jak. Jak sobie teraz patrzę. Tutaj mamy... O, właśnie.
że każde Birds. To jest Birds, Birds, czyli mamy koguta. Jeden. W tym biomie, tak? I to jest wszystko w tym biomie. Z ptaków. No to zaszaliśmy. Zaszaliśmy ogromnie, słuchajcie. I możemy tak, więc to mógłbym. Tego musiałbym się pozbyć. No to powiem wam szczerze, słabo. Myślałem, że coś będzie lepszego w tym miejscu, ale jednak jest słabo. Mamy jeszcze boosty, o tych trzeba pamiętać. Musimy do bogactwa, czyli po prostu bogactwo. To mogę dać w oceanie. I przy okazji pamiętamy, że ona ma bonus z tego budynku. To jest budynek, daje nam za każdą tajemnicę, dostaje 5 złota. O! I to jest spoko. Taką każdą tajemnicę. Tutaj mamy bogactwo, ale wiecie co, tu też mamy małże. Jakby tego się pozbyć, 45. Tutaj byśmy dostali, to byśmy mieli ładny boost. Wstawmy to. Zamiast tych, ja wiem, że węże w ogóle fajna rzecz. Ale mimo wszystko, a tu jest boost, no dałem się do jedzenia. No cóż, nie potrzebujemy jedzenia w tym momencie, potrzebujemy bogactwa. Jak wbijemy tak naprawdę 164 i jeszcze jakieś punkty nam wskoczą, to zdecydowanie, jak zrobimy to zadanie, to mamy rewolucję zrobioną tak naprawdę. Proszę, przeliczamy, ile tam nam skoczy. Mam nadzieję, że dużo, dajcie nam dużo kasy. No wskoczyło ładnie. Troszkę bo żywność nam spadło, ale to nas nie boli. 16, dobrze, wskoczy nam się na 17, to jest za mało. Oni nie są zaraz zainteresowani w ogóle rozszerzaniem. Trzeba o tym pamiętać. Ale teraz mamy perełki, które dają nam 120. Ja bym ciebie jeszcze tu postawił, to może bym na tamtego działał. Tutaj jest 9 punktów, właśnie tutaj wykorzystałem wszystko. Ale jakby tutaj ulepszyć. Kusi. Na razie spróbujmy zagrać tutaj jeszcze. Znaczy drafty tam się skończyły. Ale mamy jeszcze ulepszenie i mamy tutaj. Stąd mamy roślinki, stąd mamy żywność. O! 6 tajemnicy, 6 bogactwa za każde zwierzątko w granicach. A tutaj mamy 6, a to jest procent. A właśnie. Tajemnica, bogactwo. Tutaj mamy tajemnicę. Tu jest tajemnica i bogactwo. Znaczy tajemnica i bogactwo. O! Bo nic innego nie mamy ze zwierzątek, żeby tutaj bardziej rozwinąć. Żeby tajemnica i bogactwo było. Żywności. O, to jest tylko ta rybka. Clownfish. No to trzeba będzie ją wzmocnić w takim razie w tym miejscu. Takim oto boosterem. Tylko. Było 8% tajemnicy, jakbyśmy jeszcze tu dorzucili tajemnicę więcej. O, to byłoby interesujące. A tutaj jest tajemnica, raczej nic nie wyciągnę. A zobaczymy, to jest ostatni ładunek. No niedużo potrzeba nam, spróbujmy. Co dam tutaj? I mamy tak, 25% do jedzenia. Za naukę, kurczę, o, fajnie, tajemnica. 25% nauki i 100% żywności, nauki. Ale mogę tylko na roślinie to podnosić. Czyli mógłbym tu dać, tylko więcej żywności, ale... W sumie tu mógłbym dać, słuchajcie. Bo tu mamy... Tylko, że to jest podstawą. No właśnie, podstawą jest żywność. A tu jeszcze mam booster. Ametyst. Dobra, słuchajcie. To zrobimy tak. Żeby to wszystko fajnie miało ręce i nogi. To jest boost do jedzenia. Dajmy dla Clownfisha. Niech tutaj upgrade'uje, bo to się powinno ładnie przeliczyć teraz. Mam nadzieję, że tak będzie. Zresztą będziemy widzieć. Niech nam się tutaj poprzelicza.
Ciap, działasz. Okej, okay, troszkę tajemnicy wskoczy. No i przeliczyło coś? Czy nic? No troszkę tam minimalnie, do 100 wydobiliśmy, ale to nie jest jeszcze koniec. Bo tu dajemy 8 punktów na tajemnicy, a tu jest 4. For each. Aha. Czyli w sumie tutaj musiałbym tą tajemnicę dać. To dorzućmy tu tajemnicę. Plus 8. Na to pole. Więc powinno się na nas tutaj poprzeliczać ładnie. A Suckerfisha bym chciał. O, dużo tajemnicy wskoczyło. To był motylek. Ryma booster. Jeszcze. No i to byłoby motylek na to tutaj by latał. Ciekawe. Ciekawe połączenie. Akurat w tym miejscu motylki będą. O, nasza. Coś odkrywa. Ciekawe dlaczego. A, bo dostaliśmy boosty. A tak, tak, dobrze, dobrze, dajcie nam boosty, czyli technologia jeszcze nam wskoczy 20, słuchajcie, mamy to i ona coś odkrywa, tak? Bo odkryliśmy 10 poziom technologii, tak? Nie, 5. To może jakiś handel? Ciężko powiedzieć, co ona będzie odkrywać, chyba, że 8. Czyli jeszcze 2 poziomy handlu i byłoby super, właśnie 2 poziomy tych tutaj bogactwa i byłby handel rozwinięty. No i to idealnie nawet nam się kumuluje. 170 to naprawdę nabijam punkty już w tym momencie. Bez dodatku innego. To jest ciekawe. Ale ja bym chciał to teraz rozwinąć. Ja wiem, że nie jest to naszym celem. 25% bogactwa. O! I to jest fajne, bo mogę to rzucić na przykład na podstawa nauka. Ale tutaj mam, słuchajcie, 25% jedzenia, bo nauki for each agnopiotikum science. 25% albo 100%, tylko to na roślinach, to nie wchodzi. Tutaj misa handlowa chyba jest. Tak jest, dobrze. A tutaj mamy 25% bogactwa po prostu. Za każde podłączone naukę. A to mamy, nie mam nauki. Dobra, zobaczmy co tu się zadzieje. A, mamy. Plus 3. Majesty Earnings, czy jakieś super kolczyki dostaliśmy. To wiecie co, tutaj dałbym mimo wszystko 25 do bogactwa, bo mamy tutaj 120, tutaj nie mamy dużo, tutaj nie mamy nic, tu są węże, tutaj nie ma nic. Dobra, słuchajcie, no to tutaj zróbmy Dibetel. Ile dostajemy więcej bogactwa? Zobaczymy. Jakiegoś mikrosa tutaj wrzucimy. No i to zawsze coś, grosz do grosza będzie kokosza, finalnie. 23, no wbijemy na 24, mam nadzieję, że niedługo. A my tu szukamy możliwości. To każdy, który ma naukę. Tu nie jest nauka niestety. Tu jest nauka. Tu jest tajemnica. Oni nie są zainteresowani rozszerzeniem granic, ale moglibyśmy ich trochę zmusić do rozszerzenia granic. To czy jest potrzeba? No w sumie tutaj mamy taką opcję, ale wiecie co? Tak mnie kusi to Terraforming Charge. Can be used to create Terraform Future. Wiecie co? Kupię sobie to. Co to robi? Nie wiem, ale chcę zobaczyć. To pytanie właśnie, gdzie ja mogę teraz to aktywować? Może damy tego?
Zarafiam, crave Yom of Order Terrain Future. Okej, okay, mogę stworzyć górę, słuchajcie. Fajnie, a te mogę stworzyć sanktuarium. Liczba mikroslotów. Okej, okay, fajnie, a tutaj mamy Natural Fridge Creep Plants albo Side Creek. Okej, fajnie. A góra co nam daje finalnie? As free slots above the top row give you new connection option. Uuuu, trzeci rząd, słuchajcie, tu dostajemy. A ci dostajemy? Nie. Dostajemy więcej pól, ale trzeci rząd. Co jest pytanie, czy to jest byłoby lepsze? I wszystkie pola dostają dodatkowo 50% ze wszystkich pól. Okej. Okay. To bym stawiał gdzieś tutaj. Okej, okay, rozumiem. Bo ty rozumiem, że tworzysz mikrosloty. Mikrosloty w ogóle nas interesują, ale jeżeli na przykład, słuchajcie, mamy zwierzątka, które wymagają od nas bogactwa, drzew, i tu na przykład małpkę, to wiecie co, ja chyba tą trzeci slot wezmę. Tak, zdecydowanie robimy na trzeci slot. No to co jest ciekawe, wykorzystaliśmy troszkę ze sklepu wprawdzie, ale słuchajcie, czegoś nie robię tutaj dla dobrego rozwoju, tak? Postawimy... Tylko jak tą górę postawić? Sądzę, że tak postawimy. Zapraszam. Ciekawie jestem, jakbym tutaj chciał tą górę... Właśnie, poczekajcie, stop! Jakbym chciał tą górę tu postawić, dałby mi radę? A, nie może, bo to jest ocean. No właśnie. Mógłbym tutaj wprowadzić, ale ja chcę wprowadzić właśnie w tym oto miejscu. I może nam to pokaże. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No epicko, no i tutaj mamy dwójkę, słuchajcie, od razu. Więc to się nawet dobrze składa. Bo jak tutaj miałem for easy adjustment tree. Tutaj mam dwa drzewa. To wrzucam tutaj. I tutaj mógłbym jeszcze drzewo dołączyć. Super. Super, mamy to. Jak ładnie po górach to chodzą. Podoba mi się to. Mamy to, No to jeszcze technologia, no i zrobiliśmy to. To już nawet nie muszę nic dalej robić, słuchajcie. Zrobiliśmy to. Jedną małą górką. Jednym małym wzniesieniem ograliśmy całą grę. Epicko, słuchajcie, epicko. Dobra, zejdźcie z tej góry. Mimo wszystko, jak dziwnie tam wyglądacie. Gościu, złaś. Ale wiecie co, ja to jeszcze jednak tutaj trochę coś pokombinuję. Bo to zawsze te punkty 190 nam wbiło. No i co, rewolucji ja nie podołam? Ja tu rewolucji nie podołam? Pewnie, że podołam. Tylko trzeba się dobrze skupić. Jeszcze tutaj tak naprawdę zauważyłem jakiś komunikat, co tu się dzieje. A, że tutaj, dobra, clear all, mamy wszystko jasne, bo to było powiadomienie, że oni tam zaczęli handel. Dobra, ale wiecie co, my mamy małpki, tak? A ja tu chciałem sprawdzić jeszcze dwie rzeczy, wdrożyć. Bo to jest za drzewko. Oni chcą nam jeszcze za ptaki wdrożyć. Za 3 lub więcej. Ja bym chciał ptaszka tu wdrożyć, ale chciałbym tutaj dać. Bo on boostuje z owoców. Jest dodatkowy bonus do bogactwa. Super. Mega fajnie. Pasuje mi to. 26, jak widzicie. I jeszcze tutaj chcę... Tutaj boostuję za... Za każde drzewo. Ja bym to jeszcze inaczej zmienił. Chcę dać drzewo do nauki, czy do czegoś innego? Do w sumie nauki, tak. I plus 15 nauki dostaniemy z tego. Dajmy tutaj. To jest dowolne drzewo ma być. Tree, po prostu tree. Niech będzie tu. Tutaj w sumie tego nawet węża bym wywalił z tego względu, że ja tego tutaj bardzo bym nie chciał.
Tutaj dałbym jeszcze jedno drzewo. Mamy tych eonów jeszcze. Nauka. Tutaj jeszcze więcej tego nam skoczy. Super. Podbijamy potężnie stawkę, bo to jeszcze nie jest koniec. Wyciągamy jeszcze więcej. Ja wiem, że mógłbym już to dawno skończyć, ale słuchajcie, czemu by nie? Czemu by nie? Słuchajcie, jeszcze podbijamy i jeszcze robimy małą zamianę. To jest 5. A, zużyliśmy coś 7. Dodajmy tutaj. A papuszkę, którą tam mieliśmy, stawiamy tutaj. Parakiet. Mam nadzieję, że na bogactwie bardzo nie ucierpi. Nie, zdecydowanie nie ucierpi. Widzicie, się ładnie jeszcze tutaj przetwarza. I ile mam w sumie ptaszków? To jest dobre pytanie. Bo chciałem jeszcze wdrożyć ten kamień. Biotykan jest biom. Tu mamy parakiet, a ładnie latają. O, jak fajnie. Więc tutaj mamy jedno. Tutaj świnki morskie można by zamienić na coś innego. Na przykład właśnie na koguciki. Tutaj wdrożymy. Jeszcze gdzieś tutaj bym chciał finalnie wdrożyć jedną ekipę. No i tutaj zamiast tych mamy kurki, które jeszcze więcej żywności de facto dają. 190, ja słuchajcie, cały czas szaleję. Jeszcze nie mam dość. To jest z minerału, a tutaj ze zwierzątek, ale to już nie działa to. Więc jeżeli tu nie działa, to ja bym mógł tutaj wprowadzić koguta. Prowadzimy tutaj. A to potrzeba plus 4. To poczekajcie. Mała zmiana. Najpierw ulepszymy. Tylko właśnie ulepszyć tutaj pod względem skały trzeba. Wdrożamy tu ulepszenie. O proszę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, samo dobre. Samo dobre. Jakieś kasa. Jakieś jedzenie, bonus, no choć nie, jedzenie nie, bo to ulepszamy kamiennym. I kasa, wywołałem, dzięki. No i dajemy to. Aha. To nam troszkę popsuło. Daje nam 3, a tu jest potrzeba 4. Dlatego się nie spodziewałem, ale to jeszcze nic nie jest stracone. Próbujmy kogucikiem tutaj zagrać. Mimo wszystko. Okej, okay, biobustery nam skoczyły. Kurczę, chciałem do 4 dobić. Ale no nie mam jak. Chyba, że bioróżnorodność coś tutaj jest. For each agent critter. O, jest! Poison draft shock. Can only present the rainforest. Dajmy żabki. Na przykład tutaj. I to nam podniesie poziom różnorodności, bioróżnorodności. Niech ładnie chodzą po tych górach, nie na epicko. I daje nam to 4 punkty. No i mega. I tutaj jeszcze, bo się robi z tego bioróżnorodność. Super. Żywność nam generują. Z do 18 dobijemy. Proszę, 192. Przebijam cały czas. Jeszcze nie mam dość. I ostatnia rzecz, którą tu robimy, to jest właśnie to. Jeszcze gold booster tutaj będzie. I to chyba będzie za chwilę koniec. Proszę bardzo. Ile bogactwa? 160 skoczyło. Jeszcze nauki trochę. 20. Dobra, zdecydowanie to wystarczy. Naszym tym. Mogę to dać na roślinach, nie ma problemu. 100% do nauki. Ja bym tutaj roślin dał. A, bo nam spadła ta nauka, no rozumiem.
Dajmy tutaj więcej nauki. Rozrzucajmy, co jeszcze mamy. Dorzućmy tutaj 15 żywności. Tutaj mamy tutaj coś. Wskoczyło tam nam bonus. Do żywności, tak? O, tu jest żywności. A to jest chyba do podpiętych. To dajmy tu bonus. Na skałach jeszcze coś mogę dać? Na roślinie mogę dać. Tylko dajmy może 203, proszę, tutaj zboostujemy. Ladybuga. I to zostały ostatnie rzeczy. Ile żywności nam wskoczy? 195. Procent żywności. Już zużyliśmy. Tu zostało ostatnie. The Hasba Science. Miała być nauka. Pięta. A w sumie nie mamy. Tu jest nauka. Pięta. To tutaj zróbmy tak. I ostatni motyw, oczywiście z tymi. O, piratka nam skoczyła. Zakaże zwierzątko w granicach. No to lepiej być nie może. Bo ja to rzucę tutaj. 6% tajemnica. Ziona, a tutaj tajemnicy nie ma, ale bogactwo i tak wskoczy. Dobra i to. 36% tajemnicy, 36% bogactwa. 200 punktów, słuchajcie. 201 punktów, a ja jeszcze się wyrzucam, ale już teraz będę rzucał chyba gdziekolwiek. Gdzie mogę dać? Tutaj mogę dać. Za roślinki, bananowce lubią. O, właśnie, bananowce lubią. Tutaj bananowce, mnóstwo żywności. Zwierzątka w granicach, tam gdzieś są jakieś zwierzątka, nie wiem. Mam nadzieję, że są. Jak nie ma, to szkoda. I ostatni booster. Za każde banana. Niech będzie to. No i słuchajcie, zakończyliśmy. 3 eony mimo wszystko nie wydałem, ale i tak wbiliśmy na 202 produktywności rozwoju naszej planety. Więc chyba na tym etapie możemy powiedzieć: dobra robota. Pora to zakończyć. Advance? Are you sure you want to end this era? Permanently? Tak. Mamy to. O, co to będzie, poważnie? Rewolucja biedna. Ojoj. No tak. Bogini jest naszą nową liderką. No to powiem wam szczerze, nie spodziewałem się takiej akcji. No cóż, nasza bogini straciła głowę. Znaczy nasza myśliwa stała się bogini, nową liderką. Ale mamy wszystko zrobione, słuchajcie, pięknie. Zobaczmy podsumowanie. 200, ile? 220, to nie na 200, tylko 220, finalny punkt. Bo Distinct Biomes, super. Zlecimy dalej. No i mamy nagrody, czas nagród, poproszę. Nowe nagrody, nowe bonusy. Nowe wszystko, jak najbardziej. Więc 5 nagród nam skoczyło. Otwieramy, pierwsza nagroda. Unpacking. Unboxing. Mamy nowe Brazil Wood, Cinnabar i jaka coś tam, jakieś jagody. Nie wiem, o co chodzi. Mamy tam kolejna rzecz. Jadeit, Rakon, Red Deer, Corsac. Kolejna nagroda.
I mamy też granit, blueberry, crash beer. I dostajemy cranberry, dużo jedzenia, fajnie. Kolejny bonus. Bobra. Widzę nauka, podjedzenie, gruszki. A gruszki mieliśmy, czy nie mieliśmy? White mulberry. A wydawało mi się, że gruszki były. No to teraz możecie mnie wyprowadzić z błędu ewentualnie. Mamy burak cukrowy. Super. To już miałem na pewno. Shorit i lignite. No i mamy. Kończymy planetę. Udało nam się, zobaczymy jak teraz tutaj pójdzie. Profil. Nomad Charge i Expansion Charge. Możemy rozszerzyć planetę naszą. Trzecia era! Słuchajcie, mamy to! Trzecią erą możemy teraz zaszaleć. I mamy teraz booster, z którego właśnie skorzystaliśmy, czyli na przykład budowanie gór albo tam rzek. I biotyki trzeciej ery. Kurczę, i słuchajcie, ile do końca? Raz, dwa, trzy. Trzy rundy i koniec. I co to tylko zobaczymy? Tu będziemy mieć sawannę, giganta sawanny jeszcze. Drugie biomy i na nowego ducha. No dobra, czyli już wiemy wszystko. Wiemy wszystko, co chcieliśmy. Według mnie całkiem dobrze nam poszło. Fajnie nasza planeta wyszła, taka trójkolorowa w stosunku do innych. Jest fajna moc, jest bomba. Mi się podobało. A jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!